Cześć, witamy Was wszystkich. Chociaż ładna już pogoda robi się za oknem, mimo wszystko na pewno są jakieś głodne ptaszki do karmienia, dlatego dzisiaj wykonamy i pokażemy, jak zrobić najprostszy karmnik. Do zrobienia takiego karmnika będą potrzebne zwykłe, podstawowe narzędzia, takie jak wkrętarka, młotek, piła ręczna, chociaż będziemy się wspomagać także wyżynarką, taśma, ołówek, no i oczywiście nasze deseczki. Proszę, chłopaki. Zaczniemy od wykonania spodu naszego karmnika. Utniemy sobie tą deskę gdzieś na długość 18-20 cm. Musimy sobie zaznaczyć. Użyjemy do pomocy kątownika, żeby w miarę prosto wyszło. Wspomożemy się ściskiem stolarskim, żeby nam ta deska bardzo nie pracowała. Proszę Cię bardzo. Po linii. Plecy zrobimy sobie na wysokość, załóżmy 30 cm. I tak samo musimy zaznaczyć. Teraz musimy tą węższą deskę w ten sposób zamontować do naszego spodu. Za pomocą wkrętów. Tylko, że by nam deska nie pękła, musimy najpierw ją nawiercić. Tak, żeby głowa wkręta się mogła schować. No, coś takiego. I w ten sposób przykręcamy. Teraz do naszego karmnika musimy zrobić boki, żeby pokarm dla tych ptaszków nie wypadał. Tu już będzie trochę więcej cięcia. Najpierw zróbmy sobie boki krótsze. Na tą samą długość utnijmy, co szerokość tej deski. Za pomocą papieru ściernego wygładźmy wszystkie nasze cięte boki, żeby nic nie wystawało, żebyśmy ani my, ani zwierzątka się nie pokuły. W razie przybijemy, tak? Użyjemy do tego gwoździ. Teraz z drugiej strony musimy przybić tak samo. I teraz jeszcze musimy dorobić to samo tu z przodu i z tyłu. Na wszelki wypadek sprawdźmy jeszcze raz wymiar. Trochę mało, chyba troszkę. Teraz w górnej części tej deski wiercimy sobie otwór, aby ułatwić sobie później wieszanie tego karmnika. Teraz musimy wziąć deski, z których robiliśmy spód naszego karmnika i z niego wykonamy daszek. 20 cm. Drugi kawałek utnijmy sobie na odległość 22 cm. Te dwa elementy połączymy sobie pod kątem 90 stopni. Tylko pamiętając, że trzeba najpierw nawiercić otwory, żeby deska nie pękła. I tak połączone elementy posłużą nam za daszek naszego karmnika. Przymocujemy go w ten sposób. Musimy sobie zaznaczyć, w którym miejscu wwiercić otwory do jego mocowania. Mam tutaj wiertło, które lepiej nam posłuży do tych celów. I teraz musimy przykręcić po prostu.
No i w ten oto prosty sposób mamy wykonane karmniki. Ostatnim krokiem będzie zabezpieczenie ich przed warunkami atmosferycznymi, czy to deskę opalimy, czy użyjemy do tego jakiejś farby. To już każdy podejmuje decyzję indywidualnie. A my dziękujemy wszystkim za oglądanie i życzymy powodzenia.